Witam, dzisiaj pokażę Wam, jak założyć najzwyklejszą poliestrową moskitierę na okno. Koszt tej moskitiery około 5 zł. Rozmiar 130 na 150, co starcza na dwa, zwykle na dwa okna, takie wąskie. Na takie okno. Tu jest instrukcja obsługi. Oczywiście moskitiera jest chińska. No i cena jest chińska. Co mamy w środku? W środku jest siatka i pasek klejący. Według producenta jest tutaj około 5,5 metra. Paska. Pasek taśmę klejącą przyklejamy. Jak tutaj mamy uszczelkę, tu jest uszczelka. Przyklejamy ten pasek w tym rowku, tylko nie przy samej uszczelce, tylko tak mniej więcej po środku. I oklejamy to dookoła. Dookoła ramy w środku. Paseczek powinien być oklejony mniej więcej tak. I powiem tak, o ile siatki starczy na dwa takie okna, około szerokości 40 cm, a tyle tego paska niestety na dwa okna nie wystarczy, więc albo trzeba sobie kombinować, trochę poomijać, pociąć, albo trzeba dokupić drugi pasek. No i moskitiera jest gotowa. Pamiętajcie, żeby bardzo mocno te siatki nie naciągać, bo przy zamknięciu okna zostanie ona trochę przez ramę naprężona. Bardzo proste zadanie. Po żydowsku też można zrobić, jak tej taśmy trochę zabraknie. Albo sobie dokupić. Komary już nam nie straszne. Moskitiera jakoś specjalnie nam nie przyciemnia tego okna. Ja mam kolor biały, więc okno bez moskitiery, okno z moskitierą. Jest naprawdę dobrze. Dobra, dzięki, dobrej zabawy.